Znajdujemy się na stadionie Osir numer 1 w Łowiczu, gdzie trwają przygotowania do zawodów pożarniczych powiatowych. A z nami przedstawiciel OSP Wrzeczko, jednostki, która wygrała te zawody w 2019 roku. Witam. Witam, Michał Siński, OSP Wrzeczko. I chciałam zapytać, jak czujecie się przygotowani do tych dzisiejszych zawodów? Myślę, że takie przygotowania były trochę szarpane, ale coś tam się udało jednak stworzyć. Mieliśmy kilka treningów, przede wszystkim bojówki, ćwiczenia bojowego. Mamy fajny obiekt taki u siebie. Przede wszystkim ważne, najważniejsze to, że jest u siebie bliziutko, wszystko jest rozstawione. No i z tego względu właśnie kilka razy się udało nam przetrenować. Czy przez ten okres dwuletniej przerwy brakowało tej strażackiej rywalizacji? W zasadzie to ciężko tutaj mówić o przerwie, ponieważ w 19 były powiatowe, kolejne powiatowe powinny się odbyć w 21. Także mieliśmy tylko ten rok przerwy, no, zawody gminne, które no, gdzieś tam troszeczkę są takim, troszeczkę ta rywalizacja jest na niższym poziomie, ale myślę, że tak dużo akurat fajnie, w sensie tak przewrotnym ta pandemia nas tutaj nie uszkodziła za mocno. Przed Wami dwie konkurencje, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. W której czujecie się mocniejsi? No zawsze nie ukrywam, ta bojówka taka jest bardziej nieobliczalna i taka jest, gdzieś punkty karne można złapać i tak dalej. No i tutaj się przede wszystkim to trenuje. Czy się czujemy mocniejsi? No tutaj dzisiaj jest taka rywalizacja na takim wyrównanym poziomie, kilka tych drużyn takich czołowych, że trzeba być zarówno w sztafecie pożarniczej, jak i w ćwiczeniu bojowym no wyrównane. Musi być ten poziom bardzo wysoki, żeby naprawdę powalczyć o te najwyższe miejsca, podium.